Krzysztof Kolany, analityk bankier.pl. Na dzisiejszy wykres tygodnia trafi tak naprawdę informacja tego tygodnia z rynku kapitałowego, jaką jest ustalenie ceny w ramach pierwszej oferty publicznej Saudi Aramco, czyli naftowego monopolisty z Arabii Saudyjskiej. Cenę tę ustalono na poziomie górnych widełek, czyli 32 riali za sztukę, co w przybliżeniu daje nieco ponad 8,5 dolara. Przy takiej cenie wycena całego Saudi Aramco opiewa na astronomiczną kwotę 1,7 biliona dolarów i w ten sposób arabska spółka naftowa stanie się największą pod względem kapitalizacji spółką giełdową świata, o ponad 50% bijąc obecnego lidera, czyli Apple'a. Jest to swego rodzaju ewenement, ponieważ ta najcenniejsza spółka świata będzie notowana na stosunkowo niewielkiej giełdzie w Riyadzie. Do publicznego obrotu trafi tylko 1,5% jej wszystkich akcji, w związku z tym płynność będzie mocno ograniczona. Na przykład w przypadku Google, Apple'a czy Microsoftu w obrocie znajduje się ponad 90% akcji. Będzie to też jedyna tak naprawdę spółka takich starej technologii wśród 10 największych giełdowych spółek świata, zdominowanych obecnie przez sektor technologiczny z niewielką domieszką spółek finansowych.